Bardzo ważne jest, żeby w kraju były prowadzone wysokiej jakości badania naukowe, ale równie ważne jest to, żeby te badania gdzieś tam koniec końców służyły praktyce rozwiązywaniu problemów, poprawianiu naszego bytu, poprawie stanu naszej gospodarki. To jest rzecz, która jest oczywiście trudna do osiągnięcia, bo uczeni zawsze lubią zajmować się tym, czym się lubią zajmować. Biznes nie zawsze ma do nich zaufanie, rząd nie zawsze poszukuje tego typu ekspertyzy. Natomiast trzeba po pierwsze stworzyć pewną świadomość tego, że nauka służy życiu, że nauka służy rozwojowi, że tam się właśnie szuka odpowiedzi na pytania. Świadomość ze strony uczonych również, że jest ich obowiązkiem pracować na rzecz rzeczywistego świata, rozwiązywania rzeczywistych problemów. To nie znaczy, że nie ma miejsca na badania bardziej abstrakcyjne, ale czy bardziej podstawowe. Natomiast trzeba wiedzieć, że nauka koniec końców musi służyć praktyce. Świadomość jest tu pewnie najważniejsza. Niektóre narody, tak jak niemieckie, mają pełną świadomość, że dla nauki najwyższy szacunek, ale nauka musi służyć, a nie istnieć dla samej siebie. Myślę, że u nas jest potrzebny ogromny, z jednej strony, ładunek pracy takiej edukacyjnej, w celu kształtowania takiej świadomości, w celu pokazywania, jak nauka może pomagać. Z drugiej strony, potrzebne są pewne instytucje, które zachęcają do tego, aby nauka jak najbliżej była z biznesem, jak najbliżej była z rządzącymi.